Godra zdecydowała się na kolejną muzyczną podróż, tym razem zanurzając się w albumie o enigmatycznej nazwie Thugdom, Ambient Music for a Walk. Odkrywanie nowych dźwięków i inspiracji na szlakach turystycznych stało się jej nową pasją, a ten album wydawał się idealnym towarzyszem na taką wyprawę. Pierwszy utwór, Thugdom 1222, działał niczym wstęp do magicznej podróży. Godra wyobrażała sobie, że ten konkretny utwór to klucz otwierający bramę do muzyki, która miała towarzyszyć jej wędrówce. Rozpoczęła od zanurzenia się w atmosferze nagrania, pozwalając dźwiękom prowadzić ją przez kolejne kroki. Album Thugdom, Ambient Music for a Walk, przeniósł Godrę do miasta Fulda, gdzie powstały te niezwykłe dźwięki. Gitarowe motywy lofi splatały się z efektami, tworząc unikalne doświadczenie dźwiękowe. Choć album nie zawierał konkretnych piosenek, całość emanowała charakterystycznym brzmieniem muzyki ambientowej, którą uwielbiała. 20 czerwca 2021 roku stał się dniem, kiedy Thugdom, Ambient Music for a Walk, ujrzał światło dzienne. Ta data oznaczała moment, w którym ta muzyczna podróż stała się dostępna dla szerokiej publiczności. Godra przygotowała się do spaceru, uzbrojona w słuchawki i gotowa na odkrywanie nowych dźwięków, jakie album miał jej zaoferować. Nazwa Thugdom stała się dla niej zagadką do interpretacji. Czy to zapowiedź muzycznego łobuza, czy symboliczna zapora dla umysłu słuchacza? Thug i Dem, dwie pozornie sprzeczne idee, które tworzyły coś więcej niż tylko dźwięki. To była podróż do królestwa muzycznego, gdzie każdy dźwięk mógł być interpretowany na wiele sposobów. Podczas spaceru z Thugdom, Ambient Music for a Walk, Godra doświadczyła, jak muzyka może być nie tylko dźwiękiem, ale także opowieścią, którą można odkrywać krok po kroku. Album ten stał się dla niej nie tylko źródłem dźwięków, ale również inspiracją do eksploracji nowych obszarów kreatywności, otwierając kolejny rozdział w jej muzycznej podróży. Olkusz w objęciach historii i współczesności. Każdy krok Godry w Olkuszu odkrywał przed nim nie tylko urok miasta, ale także bogactwo jego historii. Zamiast Zamku Królewskiego zafascynował go zamek Rapsztyn, majestatycznie wznoszący się na Jurajskim Wzgórzu. Spacery w jego okolicy były dla Godry jak podróż przez wieki, gdzie ruiny z przeszłości splatały się z nowoczesnością. Aleje prowadzące przez miasto przypominały mu o zabytkowym starym cmentarzu, miejscu, które było dla niego istną kopalnią historii. Stary cmentarz, opasany murem z wapienia, pełen nagrobków i starych drzew, ukazywał mu nie tylko historię zmarłych, ale również opowieści o życiu, miłości i trudach minionych pokoleń. Cmentarz, podzielony na część katolicką i prawosławną, stał się dla Godry symbolem różnorodności kulturowej Olkusza. Kwatera prawosławna, z historią sięgającą XIX wieku, przypominała o obecności rosyjskich żołnierzy i ich rodzin, a także o bohaterze walk o wolność Francesco Nullo, który znalazł tu swoje miejsce spoczynku. W swoim blogu Godra nie tylko opisywał urokliwe zakątki miasta, ale również przenosił czytelników do przeszłości, gdzie tajemnice grodziska Stary Olkusz i rezerwatu Pazurek ukazywały piękno przyrody i dziedzictwa kulturowego. Opowieści o historii cmentarza od czasów jego założenia po lata Polski Ludowej dodawały narracji wyjątkowego klimatu. W centrum Olkusza Godra odkrywał nie tylko zabytki, ale także tętniące życiem miejskie rynki, kawiarnie i lokale, gdzie mieszkańcy dzielili się swoimi historiami. Rynek, odnowiony i pełen życia, stał się dla Godry miejscem spotkań i inspiracji. Muzeum Afrykanistyczne z bogatą kolekcją zbieraną przez podróżników przypominało Godrze, że Olkusz jest nie tylko świadkiem historii lokalnej, ale także otwartym na świat i różnorodność kultur. W tle spacerów Godry rozbrzmiewała muzyka ambientowa, stworzona specjalnie dla niego przez lokalnych artystów. Dźwięki przyrody, subtelne melodie i odgłosy miejskiego życia łączyły się, tworząc niepowtarzalną ścieżkę dźwiękową dla każdego kroku, jakby miasto samo chciało opowiedzieć swoją opowieść. A w swoim blogu Godra nie tylko opisywał urok miasta, ale również starał się przenieść czytelników do Olkusza pełnego historii, współczesności i inspiracji. Jego słowa stawały się mostem między przeszłością a teraźniejszością, a blog stał się nie tylko przewodnikiem po miejscu, ale także wezwaniem do odkrywania piękna każdego zakamarka miasta.